No pojedziemy. W drugiej części będziemy znowu walczyć z tym pedałem. Co? Damy radę? Anduin kontra... Halo. Uter. Halo. Halo. Damy radę? Ja nie wiedziałem z tego, co myślicie, jak powiedziałeś, będziemy walczyć z tym pedałem. Taki co nie ma... Do mnie pijesz? Taki co ma, wiesz... Ten, no. Dwa ataku i 200 życia. A później mu atak rośnie dość szybko. Szybciej niż spada mu życie. Zaczyna się, kurwa. Ledwo się koleś pojawił. Koleś ma kastet, który zabije i klucz, tak? Pedał jeden. Dobra. A, to żem se wyskoczył, kurwa, z coinem, no, jak? Jest klient na zabójstwo. Ty masz pewnie tego do dobierania kart, panią 2-1. Nie? A. Nawet Bulwark for Dragon tu jest? Szybkość taktowania! Ba, ba, ba. Już za 4 będę was napierdalał. Stary, ja się nie... Boję napierdalania za 4, bo kurwa twój kapsel to przeżyje. A? Widzisz, widzisz? Uratowałem twojego kapsla, kurwa. Będziesz se zajebać, kurwa, za jeden, żeby był szczęśliwy. Ej, to się nas tym razem za szybko gniecie. Papę, bo tego nie do zajechania tak naprawdę. Może studnia przeżyje? Jezus Maria. No dobra, studnia wyleczy mnie za tam 3, zombie ciebie za 5, jakoś damy radę przez jedną turę jeszcze, albo dwie. Uuu, zaczynamy, kurwa, lanie w ryj. Mhm. Studnia, lecz mnie. Dobra studnia. Mam bestię, ale co mi to da? Czekaj, studnia mnie za 3, zombicie za 5. Dobra, to robimy tak, tak i jesteśmy zdrowi. W miarę. Mamy sprawnie, dokładnie. Kluczowym słowem w tym stwierdzeniu było w miarę. Oh my god. Ogłony w górę, alarm czerwony. Ty nie wiesz na kogo celować. Daj temu trybomistrzowi boską tarczę. Aaaa! No dobra, ale studnia przeżyła, to się liczy, nie? O! Dam ci manę! Gotowe. Tylko nie wiem po co ci mana, jak nie masz kart, ale... Aha, tyle było z mojej studni. Super. Naprawdę zajebiście. Chyba wypierdolę dwa tańczące miecze w następnej turze, bo przynajmniej żeś ty jakieś karty dobrał. Chyba, że bestie wyjebią. Bestie może w sumie. Za 6 many, tylko jak zginie, to będzie tragedia. Kurwa, on już za 8 będzie napierdalał. O. No dobra, załóżmy, że żyjemy przez chwilę. Nie! Zajebany pedał. Ja ci powiem, że to losowe to jest oszustwo. Napierdala zawsze w tych, co mają najwięcej ataku. Takie to losowe. Czekam na rozkaz. No ten run raczej nam się nie uda.
Teraz może wymuszę. Chyba muszę się wyleczyć. No pa. Karmisz mistrz. No tak, se zniszczył tego, co miał najwięcej ataku, cwania. Ten miał 4, to go nie chciał. Zmroże. Powiem ci, że z tym zmrożcem, czekaj, kto ma mełko? Ty. To z tym mrożcem trzeba było poczekać, że ja dostanę mełko i go za 0 zabufować, kurwa. Może to jest też jeden z ukrytych planów. Oho, za 10. Znowu się muszę wyleczyć. To mi nie bardzo odpowiada, ale nie mam wyjścia. Dobra, masz karty. Nie wiem, zostawić tego Feugena. Tak, mocno nie zrobię. Nic mi nie zrobię. A może stankuje coś? No i znowu zajebał tych, co mają najwięcej ataku. On to robi specjalnie, mówię ci. O, bolwar! Bolwar! I teraz będzie skrytobójstwo! Muzykę, takie intro ma bardzo fajne, nie? Mhm. W ogóle wiesz, te karty z nowego dodatku są i fajne teksty, i muzyka, i intra. O kurwa. O. Wiesz, nie bardzo mam jak cię wyleczyć, nie bardzo mam jak się wyleczyć. Więc czuję, że zastawiam cały stół, ale coś czuję, że teraz będzie zadaj bohaterom. Nie, jeszcze plus 2 do ataku. Gdzie jest kurwa faworki? Mogłeś tego, miesz. To mogłem? Dobra, ja miecze... dam szansę na życie. Niech prowadzi cię efrytą smutek. Myślisz, że on się na nim skupi? Od razu? Okay. Mam nadzieję, ja też. Bo to wygląda kiepskawo. Ty nie zabijaj tych kapsli, bo on... Właśnie dlatego... O, finish her. Kurwa. Porówno rozdzielił, po 12. Menda jedna. To śmieciarz zasrany. Toś. Zajebmy go. Dajmy mu popalić. Nakarmy nim mistrza. Ubu-buter. Mam wrażenie, że w tej grze Priest ma lepszy def. Ja mam wrażenie, że w tej grze jeszcze bardziej zły draw kończy się porażką. I po co ja to? Chciałem to kliknąć. Nie chcę tego. No dobra, stary, ale mam bolwara od ręki startowej. Jak przetrzymamy do 30 tury, to wystawię gościa z 30 ataku. Dobrze cię widzieć. Tego raczej nie planowałem. Mełka na łapie. Zaczyna się, żeby... Masz mełka? To dobrze, że masz mełka. To ja powinienem szukać wiedziciela, ale mam sprzedawcę przekąsek. Aha. Żąda pomsty. On taki bidny w środku, a my mu grozimy. O, Murlock, to jest Murlock. Powiem ci, że już mam pieczęć mistrzów. Podwojenie ataku i daj 3 do ataku. Mam już 3 kluczowe karty. Coś, co może przeżyć? Hita? To mogę dać boską tarczę twojemu Murlockowi. Ale mu nie podwoisz etap.
No dobra, ale mogę mu zrobić tak. Gotowe. Lepsze w historii. No dobra, chyba się uda mu zadać w końcu pierwsze 5 damage'u. To już prawie lethal. Ła. Presja, nie? Ciśniemy go, ciśniemy go. On już się boi. Dziś on się boi, już dodaje sobie atak. On się boi. Ja to wiem. Faworki tylko tutaj? No właśnie, nie wiem, czy faworki, czy puścić widzącego na siebie, a dać Murlockowi boską tarczę. Też tak mówi. Moje oczy. Wiesz, nie bardzo jest go w stanie wycisnąć. Gotowe. A. Faworki tylko tutaj. O, dar mądrość. Będę teraz taki mądry. Drugi faworek. Strażnik królów. Ciągle nie mam nie, naszej karty klucz. Dar mądrości na mojego murloka i się wstrzymać takiem, dobierzesz kartę chyba, co? A przecież ja mam 8 kart, nie masz co się wstrzymywać. Kart to nam nie braknie na razie. Braknie nam kluczowych kart. Ty już jesteś kurwa na granicy. Mam wiedziciela, ty, mam wiedziciela, cicho. Czyli teraz tak, leczę nas faworkami. Mam faworki. Tak. I mam tak, ze speli, podwajasz atak, daj 3 do ataku. Dar mądrości, tylko tyle? Kurde. Ale dar mądrości na jakieś placa umierzyć kartę, gdybyś przyjmie. Dobra, to wiesz co, dam na tego 2-2. To jest szansa, że on go nie zabije. Gotowe. Jest szansa, że on go nie zabije. Czy robimy już akcję? Trzeba, czy jeszcze? No to dawaj tego, kurwa. Ale mam 2 tylko spele. Może dobiorę jakieś. Ty pieprznij najpierw murlokiem. Bo może dojdzie mi jakiś fajny spel. Nie robimy jeszcze akcji? Boska tarcza, czyli jest komplet. Widzisz? Mówiłem najpierw zaatakuj. Oj. No dobra, to teraz ja nie mam wyjścia. Muszę znowu nam dać faworki. Faworki. Faworki tylko tutaj. Nie na mojej prawidłowy cel. Mam jeden dar mocy, nie chcę go używać. O Jezu. Dobra, ty w tej kolejce na pewno musisz się wyleczyć. I teraz pytanie, czy już bawimy się w mełko. Ja do wiedziciela mogę na mełko rzucić podwojenie ataku, 3 do ataku i boską tarczę, czyli całe combo mam na ręce. Razem z wiedzicielem. Więc musisz się wyleczyć na pewno, żeby przeżyć ten jeden atak. I napierdalamy kombo, kurwa, i modlimy się, że się uda. Kurwa, jakby mi jeszcze doszła ta karta, wiesz, co leczy za 6, to już by było mega. O Jezu! O mój Boże. O ja pierdolę, stary. To jest jakiś kosmos. Ale my tego nie przeżyjemy. Ile masz kart? 8, dobra. 9.
i 10. No i teraz pytanie za 100 punktów. Dobiję. Czy będzie... Dobra, bierze 20... Kurwa. Jak to zrobić, żebyś ty miał 11 życia? Mam za dużo kart. Możesz mieć 9, bo możesz dwa razy użyć mocy specjalnej. Jak... Kurwa, teraz jest pytanie, czy ty to przeżyjesz? I boską tarczę. I teraz on powinien zabić Cho. Pytanie, czy... Jest! Kurwa, jest! Jest! Ponowiliśmy nasze mega combo! Ho, ho! O, więcej, stary, więcej, mój drogi. Pyk. A na 114. A? Pyk. A jeszcze ci coś pokażę. Miał jeden więcej manewr. O. I jesteś bezpieczny nawet. He? Mamo. O, mam faworki. Uwaga, kurwa, 114 w ryj. Bum! Forki tylko. No, faworki, 114 w papę! Ha, ha, ha! Dobra, jeszcze raz czy starczy? No dawaj, jeszcze raz, fajnie było. Pobiliśmy rekord, 114 w japę. Kurwa, jaki dymyć. A to jest to combo, on się skubaniec skupia później na Cho i jest zajebiście. Anduin kontra Uther! Jak tego combo nie dostaniesz, to jest ciężko. Cho plus tego, nie? No, tego to jest dobre do kooperacji. Ja nie wiem, jak można, wiesz, w trybie kooperacji bez gadania ze sobą ustalać szyfry. Mam już Cho, pierdolę mi widzę. Jak to, mam Cho. Przykro mi, mam Cho. Dobra, czekaj. Odpowiadam ci, że mam Murloka świętego światło zimnego wyrocznie. Normalnie. Przepraszam. Dobrze wiedzieć. Ty, dobrze cię widzieć powinno być. Dobrze wiedzieć. Dobrze cię widzieć. Mam wiedziciela Cho, czyli well met. No dobra, za dwa many. To ja se mogę wystawić mu coś na pokusę. O, nawet nie chcę takiej pokusy. To łobuz. Nie chciał mojej pięknej panieneczki. To niska. To niska dla niego. Zatycia. Uaaa, bum. Dobra, jeszcze żyjemy. Dobra, gościu, ale... To już jest ten czas. Że trzeba dobierać karciochy. Dobra. I wystawiamy heala. Paladyn tutaj ma szansę na przeżycie. Więc wiesz, dali Priestowi ten zombie, żeby Paladyn miał więcej leczenia, ale o dziwo przecież Paladyn ma i tego strażnika, i to leczenie za 6, ty masz więcej leczenia niż ja. Nie wiem, czy on nie zginie za to. Nie. Na laseczka. Ile tu masz kart? 8. To nie bardzo teraz Murloka wypada zagrać. Ja sobie dobiorę jakąś karciochę. I ty. I ty sobie dobierzesz jakąś karciochę. Gotowe. 9 i 10 teraz, okej. Okay. No dobra, tylko ja zaraz będę musiał się zacząć troszkę podleczać, tak troszkę.
Uuu, na grubo. I to będzie zniszcz stronnika? No widzisz, nie mamy komba naszego na ręce. Cholera ja. Dobra, on to jeszcze nie... Żyje. Żyje Murlock. Ale ja mam kartę, żeby zrobić. Ty, ale ty się spalisz. Masz manę, żebyś trochę kart się pozbył. Jarać cię? Palić ci kartę, czy nie? Nie, zostaw. To już więcej nie dostaniesz od tego Murlocka karty. Wysypuj się z kart, chłopie. Kapsli nie wyrzucaj. Bo ja mam Murlocka na dociąg. A musimy mieć pełne combo na ręce. Joj, joj, joj. Czyli muszę się wylecieć. Okej. Okay. Czyli muszę się na pewno wylecieć. Jakby mu przyszła ochota na szczelanie. Aha. Znowu się muszę wyleczyć. Chryste, panie. Chyba ten tym razem nam się nie uda zrobić 100 damage'a, 114. Niech prowadzi cię na ten tom. No, takie mini pół combo. Tylko problem, że nie było wiedzieć tego. Melka. Kurwa. Feugen. Co mi z tego Feugena? Dark Królów na kapłankę. Czy na Mełka? Nie, Mełko 8 życia to i tak zginie. To na kapłankę. To na pewno tak. Na pewno... siebie podleczę, bo ja mam trochę mniej. Dam ci coina. Podleczę teraz ciebie. No i chyba go zajebie, co? Szkoda 19 damage'a. Ale to kiepsko wygląda. No właśnie. Na tym się nasze możliwości combo przerobowe kończą, niestety. Niestety na tym się kończy nasza zabawa. Sprawiedliwo. Tak, kapsel 7-1. Nie! Patrz, jak nam szczyścił cały stół. Czy Stalag zginął już, czy jeszcze go nie było? Chyba nie było. 7 ale kart. Dawać Feugena? 7 kart, dobra, zróbmy tak. Ajajajajaj. No dobra, niech idzie ten Feugen. Dobra, rozdzielił nas uczciwie, widzę. Mam faworki! Faworki
Wow, przeżyjemy! Przeżyjemy jeden atak. O kurwa. Na tym się kończy nasza możliwość przeżycia dłużej niż chwilę. Zwiększymy szansę na to, że trafi. Co innego. Dobra, te 4 damage'u mi nic nie zmieni. Tym bardziej, że jest pięknym celem na śmierć. Masz jakiś pomysł, jak uratować tobie 3, a mi 5 życia, a w zasadzie 4, 6? Masz takie faworki, co dają po 6? Nie na mojej warcie. A ty? O, teraz ty mi... Co ja tobie, jak wiedziciel zginął? Co ja tobie, mój drogi? Jak teraz, kurwa, jeszcze w ogóle musimy mieć po 12? Ja mogę tobie 12 zrobić, ale tylko 12, kurwa. Ile paluchów widzisz? Ale jak, czekaj, jak tobie dam 12, to i tak nic nie da. Lepiej sobie dam 13, bo jak będzie rozrzucał, to ja mam przynajmniej szansę przeżyć. Tak zrobimy. A ty masz 2 banany. Szybko dokonać wyboru. Czy ja mogłem 2 razy, no nawet jakbym 2 razy wyleczył, to też byś miał 12, czyli i tak to by nic nie dało. Kurwa, dobra. Masz jak go wykończyć? Nie bardzo. Podwojenie 26, 28, 30, 32. Mało. Co ty masz? Bardzo. 30. To będzie 36. No pytanie, w kogo on będzie chciał? Aha. Dobra. No niewiele zabrakło. Myślę, że popełniłem błąd w momencie, wiesz w którym? Tylko to my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, kiedy... jaki on spell rzuci, bo... Jak ja bym na przykład wiedział kolejkę wcześniej, że on teraz chce zwiększy atak, nie? To napierdalałbym z tego stołu wszystkim, co się da, nie? Bo my część tego damage'u tracimy na tym, że to nie atakuje. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Dobra, priest. Dobra, tego nie chcę, to niech zostanie. Mam ziombiaka i światło naru. Także kill jest. Kurwa, musi tak zacząć. Dobra, coina trzymam. W dupie mam. Bo jak mi przyjdzie... O, widzisz? Ha, 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 ha. Oszczędziłem stronnika, głupia pizdo. Ho, 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 głupi chamie. Chciałeś zabić moją tycią przywoływaczkę. Znisz stronnika. Co za menda. No dobra, najpierw zniszczył stronnika. Teraz zadał obrażenia nam. Okej. Okay. To teraz powinien zrobić coś jeszcze innego. Dobra, otrzymujesz 2 do ataku. Okej. Okay. Czyli najpierw było co? Stronnik, potem hity w nas, potem 2 do ataku. Okej. Okay. To teraz powinny być hity...
na ślepo. Znowu hity w nas. Czyli to nie idzie po kolei. Niestety. Znowu nam. To w ogóle nie ma żadnej kolejności. Halo? Jestem. Masz coś z komba? Tak, mam komba. Czekam na rozkaz. Dobra, atak. Ale to niewiele mi da. O. Alkoworki. Okej. Przeżyj! Przeżyła. Mam paworki tylko. Masz, szamaj utko. Dwa razy dostała? Dobra. Okej, okay. To nie jest w ogóle dla nas groźne teraz. A teraz jest fajnie, bo teraz ja mam pierwszego stronnika o dwa taniej. Ho, ho, ho. No dobra, mogę ci dać teraz banany, albo wystawić bestię. Bestia jest okej, bo będzie chodź. No dobra, co? Poświęcić tą kapłankę trzeba, nie? Bo ona i tak zginie zaraz. Tak, no albo... Zostawię coina, wyleczę ciebie. Czuj moc światłości. I lepiej te 14 zadać, niż ma zaraz zginąć. No. Przeżyłaby. Chociaż też nie wiadomo, czy by przeżył. On to robi według swoje, sobie znanego tylko klucza. No dobra. Problem jest w tym, że on zaraz znowu zrobi 8 tego ataku i my zbliżamy się do granicy, w której będziemy ginąć. Zbliżamy się do granicy. Ciężkie. No właśnie. 8 ataku. Mamy mniej więcej 2 tury, żeby go zabić. Nie wiem jak. Nie mam na to kompletnie zielonego pojęcia. Wiesz? Ile paluchów widzisz? W imię światłości. Dobra. Ile przeżyjemy? Dobra, przeżyjemy. Rozbijam tą bestię, nie ma na co czekać, co? A dziewczynki sobie zostawię. O, przydały się. No dobra, nie ma tragedii, słuchaj. Tajemny golem. 2 już mam. Mukle mam i Fiugena. Nakarmię tobą, mistrzów. No dobra. Fełgon żywiciel? Mhm. Dobra, to akurat jest mało istotne. To jest padał spoko. Mam mełko. Dużo masz speli? Mam 2 spele. Ale to z mełkiem poczekaj. Nie masz co? Mam zmrożeńca i mam 2 razy błogosławienie. No, ty, jak masz zmro... A, do 9 tury? Okej. Okay. Czyli z mełkiem, mełko w następ... Ty!
Dawaj mukla. Gościu, przecież ja... O, proszę, chcesz 9 many? Proszę cię bardzo. Mówisz i masz. Tego, liczymy. I teraz tak. Aś nas, może go tego, bić go i... Podleczę się. O, mełko. Mełko. I wszystko w papę. Masz dwa podwojenia? Powiem ci, że bez komunikacji głosowej to szacun, nie? Czemu? Tak, bez... Bez wiedziciela czody byśmy to, myślisz, zrobili? I co, masz dwa podwojenia? Nie wierzę w to. Jak tego nie zobaczę, to nie uwierzę. Dark Królów to 14. Podwojenie 28. I Giermek Argentu, idealne 2 damage'u, ale ty jeszcze coś tam, masz drugie podwojenie. O kurwa, już, nie za 100, ale stary, faktycznie szacun, bez combo. Jak to, czekaj? Na pół combo żeśmy to zrobili. Na półtorej combo. A spróbujemy bez combo w ogóle to zrobić. No dawaj, możemy sobie jeszcze raz pozwolić. Spróbujmy, ale bez combo to trzeba by go cały czas tłuc po równo. To może być ryzykowne. Jakiś element combo musimy mieć, bo tutaj mełko jest kluczową kartą. Jak masz już zmrożca i masz te podwojenia, to stary, jesteś bogiem. Mam 2 zombie na start. Kurde. Aż szkoda je rzucać na początku, powiem ci. I nawet ich nie będę rzucał. Dwa do ataku. No dobra. Masz na zachętę, bo chcę kartę. Okej. Okay. Pasi mi to. Daj karciochę. 2 studnie mam, stary, kurwa, ale będzie szaleństwo. Mam 2 studnie. Będzie co zabijać, będzie co zabijać. Czekam na rozkaz. Czekam na kapsla. Baba. Tych chamie jeden. No dobra, mój drogi. To ja robię tak. Ej, no, ja taki miałem plan na combo na przyszłą turę, zatrzymany, 2 studnie wystawić, a ty mi takie numery robisz. Za ham. A. Stół się zrobił czysty. Czas na lekkiego heala. O, idealny. Nie wiem, jak ty to chcesz bez combo zrobić, ale spoko. Nakarmię to, bo mistrza, lecz mnie studnio. Dobrze. I teraz patrz na to. Nie jesteś w stanie zabić tej studni. Ha, ha, ha. Kurde, rzucić ci zombiaka? Trochę szkoda tego 5 leczenia, ale rzucę ci, może on go nie zabije. No. Mam murloka. O kurwa, ale combo nam teraz wyjdzie, stary. Hehehe, studnia przeżyła, patafianie. Hehe. Zobacz to combo, patrz. I wiesz, co to znaczy? Jesteś? Halo?
No jestem, halo. Jakby on ich naraz zabił obydwu, to by nam się dwa Tadiusy przyzwołały. No. Tylko musiałby ich dwóch naraz zabić. No to nie. Bo wtedy się aktywuje jedna agonia za drugą agonią. To było kiedyś takie combo na Warlocku z Twisting Nether. Wystawiałeś ich dwóch, a w następnej turze Twisting Nether i miałeś dwóch Tadiusów. A jakbyś jeszcze miał barona, miałbyś czterech Tadiusów. Dokładnie tak. Miasta. A ja? To sama siebie uleczyć. Dobra. Okej, os. To myślę, że to jest... Kurde, powiem ci, mam bardzo dużo zagrań dobrych. Mogę wystawić bestię. Mogę dać ci manę z golema i dobrać dwie karty. Nam. No to albo... To byłoby dobre zagranie w sumie. I kurczę... To tak zróbmy. Bo mało mamy karcioszek, to żebyśmy mieli czym grać. Bestia na razie... Jest mełko. Jest mełko. Czy chcemy naszą gwiazdę 11-11? Tak, no liczę. Zabiję go drap. On już się na niego patrzy. Studnie mi zabił amulet. Ale dobrze, ale nasza bestia żyje. Boska tarcza dla grubasa. Mogłem ci mełko rzucić, ale to ci rzucę w następnej turze, jak chcesz. Czekam na rozkaz. Aaaa, dobra. No dobra, to też musi... Armiknij mistrzu. Lecz mnie, będzie wspaniale. No dobra, gościu, teraz mam znowu dylemata. I to duże. Ty, mam Trogzora w ogóle. Cały Trogzora. Myślisz, że Trogzor będzie dobry? Po czym czy go podtrzymać do 9 tury i razem z Mełkiem jebnąć? Dawaj teraz, bo jeżeli... No dobra, to rozbijam się tu. Żeby Trogzor miał miejsce na te... Fogi. Trogi. Dobra, robi się niebezpiecznie. 10 ataku to jeszcze ciągle jest. Kurwa, już się nie mieszczą. Nie! No dobra, lepszy ten był niż tamten. No dobra, gościu, ile ty masz? Co ty tam masz w ogóle w tych łapkach? Przecież co ty tam masz w łapce? Strażnika królów i... Co? Strażnik królów i przekąski. Przekąski. Powórki tylko tutaj. To mełko jest ci tak naprawdę do dupy potrzebne teraz. Muszę to rozważyć. Myślę w takim razie, że zrobimy akcję bezpieczeństwo. No dobra, i teraz co? Atak z tego, z Tadiusa na pewno, nie? Tego Troga mogę zabić. Tadius przeżyje, więc muszę. Teraz tego 7 Troga też zabić? No tak, nie masz speli, ale dobra. A dużego Troga zostawię na razie. Dobra, grubas swoje zrobił. Dziękuję. Ty, ale patrzcie,
Dziewiąta czy dziesiąta tura, my mamy prawie, no już w tej chwili mamy full HP. Normalnie go rozegraliśmy jak szmatę. Pytanie, czy my go dalej będziemy męczyć? Na pewno nie Trogzorem. Musimy szukać innych wariantów. Ale za to zobaczymy, Trogzor przywołał Trogów. No. No dobra, mój drogi. No dobra, ale nie ma tragedii. Ty masz u siebie 11 damage'u na stole. Ja mam u siebie 6. No to już mamy 20 razem. Brakuje dychy. Prawdopodobnie da się go normalnie zamęczyć. Czekam na rozkaz. Dobra. No już jesteśmy blisko. Problem w tym, że wszystko co dobre nam ginie. On ma więcej tego apa niż my, nie? O, to jest ważne. I... Co masz? Mam protektora Argentu i błogosławionego czempiona. Dobra, uderz mieczem tak czy siak. A, dobra, to na pewno. No dobra, i się zjawił strażnik. Ale jest. Dobra, speli dalej nie masz, tak? Mamy nie korzystać z czo i z mełka. Aha. No dobra, jak mamy mieć wyzwanie, no to wyzwanie to wyzwanie. No to dobra, wyzwanie to wyzwanie. Kurwa, nie wiem, czym my go... Żebym miał kapłankę tych... Auchenajów, to bym go światłem naru dobił. No dobra, czym my mu zadamy 9 damage'u? Nie wiem, ale mamy na to spokojne kilka tur. W ogóle pierwszy raz w tej grze tego, jest mamy pełnego chapa. No stary, 10 tura czy któraś, a my normalnie czujemy się jakbyśmy, wiesz, na lajcie. No dobra. Tylko mam dwa światła naru. Świętą czempionkę. Która buffa nie dostanie. Spokojnie, mam faworki dla wszystkich i... w kręgu ziemi. O stary. No to jest kurwa w tej chwili... powiem ci... zakończenie godne mistrzów świata. Jakie? To będzie dobry film. I to jest zakończenie godne mistrzów świata. Leroy Jenkins! Ale przynajmniej zjadł kurczaka. Zwycięstwo. Bez mełki, bez czo. Da się, no, ale słuchaj. Można. Ale kto by pomyślał, że wygra nam grę Leroy Jenkins? Najklimatycznie. No super, było super. Kurde, 48 minut film. Trochę nam się przeciągnął, więc kończymy film. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Dzięki Wilks za wspólną zabawę. Brawo ty. Brawo my. Trzymajcie się. Hejka, pa.